Ustawiliśmy się na trzech obrońców przy rozegraniu. Jeżeli nie posiadaliśmy piłki, byliśmy ustawieni na czterech obrońców. Próbowaliśmy grać od tyłu, właśnie się rozstawić na trzech obrońców, żeby rozrzucić przeciwnika, żeby te wolne sektory się zrobiły. I prawdę mówiąc, w pierwszej połowie się zrobiły te sektory, tylko zabrakło mądrego podania przyspieszającego w boczny sektor, że te swoje szanse moglibyśmy gdzieś jakoś wykorzystać. Tak powiedziałem, może nie pod koniec jeszcze, przy 0-0, że jak sami sobie nie strzelimy, to przeciwnik nam nie strzeli bramki. Niestety, tutaj katastrofalne zachowanie Daniela, niestety to trzeba przyznać. Miał spokój w rozegraniu, a zagrał do przeciwnika. Straciliśmy bramkę, tak. Te sytuacje, poza tą poprzeczką Tomka Brzozowskiego, jakichś tam klarownych super sobie nie stworzyliśmy. Natomiast tutaj brakowało w pierwszej połowie przede wszystkim tego ostatniego podania, gdzie te sektory były otwarte. I tutaj właśnie dużo do poprawy, jeżeli chodzi o rozegranie finalnej akcji. Natomiast nie mam jakichś tam większych pretensji do zawodników, bo na pewno dużo emocji było. Graliśmy w większości czasu jak równy z równym z przeciwnikiem. Gramy dalej. Jak poważnie jest uraz Melao? Na dwa tygodnie około jest wykluczony, ma tam zbitą piętę, niestety zalecenie takie, że musi chodzić ten tydzień czasu co najmniej w bucie ortopedycznym, a następnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, będzie proces gojenia się trwał.